Gratuluję pokazu, przede wszystkim jest zachwycający. I pierwsze pytanie, jakbyś mógł powiedzieć trochę o kolekcji. Co byś chciała wiedzieć o tej kolekcji? Odpowiem na każde pytanie. Jak powstawała? Jakie były twoje inspiracje? Wszystko, co tylko możesz o niej powiedzieć, bo naprawdę warto. Widzisz, to takie moje 10 lat i czasami tak troszeczkę patrzyłem wstecz na to, co do tej pory gdzieś tam u mnie się zadziało. Po raz pierwszy wypuściłem tyle pań na wybieg, bo było ich tym razem więcej niż panów. A ta inspiracja to taki moment w ciągu doby właściwie, można powiedzieć. Kiedy kończy się dzień i zapada zmierzch, dzieje się coś bardzo pięknego, czego tak na co dzień nie zauważamy. I ja tam siedzę sobie, wiesz, przy tym swoim manekinie lub przy tym swoim bloku, przy którym rysuję. I ta chwila właśnie tej zmiany, tego, kiedy kończy się jedno, a zaczyna drugie, była punktem wyjścia do tej kolekcji. W razie kolekcja i ta część bardziej kolorowa, pełna kwiatów i ta część taka ciemniejsza, elegancka, minimalistyczna powstawała o tej samej porze dnia? Czy to jest tak, że u ciebie to zależy od pory? Widzisz, ja bardzo lubię pracować jednak nocą mimo wszystko, aczkolwiek brałem pod uwagę to, że te pierwsze inspiracje, te pierwsze myśli przewodnie do kolekcji rodziły się właśnie o różnych porach. Czyli to, co bardzo słusznie zauważyłaś, dzień, który zmieniał się w zmierzch i przechodził w tą noc. To była taka moja krótka opowieść właśnie o tym momencie. Jak długo pracowałeś nad kolekcją? Widzisz, brałem udział ostatnio w programie i przez moment bardziej zaangażowałem się w tamto, więc ona powstała w sumie prawie przez 4 miesiące było pracy nad tą kolekcją, od wstępnych projektów poprzez pierwsze odszycia i finalną część. Teraz pierwszy raz na pokazie pojawiło się więcej sylwetek damskich niż męskich. No i mam pytanie, dlaczego? Bo coraz więcej pań po prostu te rzeczy u mnie kupuje. Po prostu coraz więcej pań chce nosić moje rzeczy, co bardzo sobie cenię i z czego bardzo się cieszę. Bo nadal chyba w tym kraju jednak kobiety bardziej stawiają niż na modę niż mężczyźni. A jak ubrane kobiety ty najbardziej lubisz? Pokazałem to dzisiaj, pokazuję to co sezon. Myślę, że są to jednak dość proste i minimalistyczne projekty z jakimiś nowatorskimi elementami trójwymiarowymi. Często też prowadzę jakiś swój własny nadruk, zauważyłaś te kwiaty. Więc staram się zadowolić i tą kobietę, która jest bardziej odważna i chciałaby włożyć coś na tyle mocnego, i te, które są bardziej stonowane i też potrzebują czegoś w czerni, granacie i bieli. Dobrze, jeszcze ostatnie pytanie. Skąd pomysł na scenografię i muzykę? Muzykę zawsze dobieram sam do swojego pokazu. Ona jest bardzo ważna dla mnie, gdyż staram się tą całą oprawą, czyli i scenografią, i muzyką wyrazić jakąś tam swoją opowieść. Tym, czym jest ta kolekcja, bo to nie tylko sama moda, ale też cała estetyka wokół niej. Dlatego ta muzyka gra u mnie bardzo ważną rolę, sam ją wybieram i ona jest takim nierozłącznym elementem, który buduje całą atmosferę.